W poprzednim odcinku wspomniałem, że nie przejechaliśmy dokładnie punkt po punkcie oryginalnej trasy Route des Grandes Alpes. No tak, nie przejechaliśmy. Na mapie widzicie niebieską linię wskazującą oryginalną Route des Grandes Alpes i czerwoną, czyli przejechaną przez naszą trójkę. Mapa pokazuje bardzo dobrze nasze odchylenia od głównego szlaku, pewne skróty i jeden błąd na początku trasy, gdzie ominęliśmy Col de Turini. Ale za to przejechaliśmy przez większe ilości zakrętów i przez przełęcze. Col de Brose, Col de la Baie, Col de Rome, Col Saint-Roch oraz Col de Port. Spoglądając na mapę, nasz wariant przebiegał przez ciekawszy widokowo teren. Co więcej, to nie przejechaliśmy przez leżący poza RDGA Col de la Bonette, który jednakże wart jest odwiedzenia z racji wspaniałych widoków roztaczających się z tego najwyższego w całej Europie asfaltowego odcinka drogi dookoła szczytu Bonnet. Wymaga to co prawda zjazdu z głównej drogi, a następnie powrotu na szlak i łącznie trzeba nadłożyć około 70 km jazdy w wymagającym terenie górskim z licznymi zakosami, serpentynami i jak to w górach bywa z kapryśną pogodą. Jednakże, gdy będę znów motocyklem w tej części Francji, to z pewnością nadrobię tę podróżniczą zaległość. Nie dojechaliśmy także do samego końca drogi Wielkich Alp, gdyż pogoda się popsuła. I podjęliśmy decyzję, że uciekamy na południową stronę Alp, do Włoch, do Doliny Aosty, z nadzieją, że silne deszczysko i atlantycki niż pogodowy nie przedrą się przez Alpy i nie nadciągną do Włoch. Parę słów o tym wydarzeniu, a także o wizycie nieopodal szczytu Mont Blanc znajdziecie w jednym z następnych odcinków. Jedziemy dalej, znów połączonymi trasami. Trochę moją, a w części oryginalną. Widzimy już teraz, jadąc w paśmie Alp Kotyjskich, że roślinność się zmniejsza i robi nieco jakby rzadsza. To efekt wjazdu na wysokość 1500 metrów nad poziomem morza. Tutaj sosny są niższe, bardziej rozłożyste, a na wystawionych fragmentach stoków drzewa zastępują różne krzaki, a nawet już kosodrzewina. Alpy Kotyjskie wznoszą aż 58 swych szczytów na wysokość ponad 3000 metrów nad poziomem morza. No aż tak wysoko dziś nie wjedziemy, ale poza pięknym kanionem rzeki Ubaj będą nam towarzyszyć pierwsze góry Alp Wysokich. A skoro już jesteśmy przy kanionie rzeki, to Alpy jako góry młode, fałdowe, powstałe w trakcie orogenezy alpejskiej, tak z 50 milionów lat temu, uległy zlodowaceniu wraz z całą ówczesną, północną częścią kontynentu europejskiego, a następnie w ramach interglacjałów ogromne masy topiącej się z lodowców wody spływały wraz ze skalnym materiałem kamiennym z Alp, w wyniku czego powstały piękne, głębokie doliny, a nawet w części twardszych skał piękne kaniony. No i właśnie jednym z takich kanionów teraz jedziemy. Jest to kanion jakiegoś bocznego dopływu rzeki Ubaj, wspaniale wydrążony ze stromymi ścianami nad drogą, zabezpieczonymi na szczęście w bardzo wielu miejscach metalową siatką, chroniącą przejeżdżające pojazdy przed obrywami skalnymi ze zwietrzałych już i zerodowanych w sporej części ścian. Mijana właśnie przełęcz de Vars leży na granicy dwóch regionów administracyjnych Francji. Od południa graniczy z nią region Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże, a od północy Auvergne, Rodan, Alpy. Dla nas to koniec przygody z wakacyjnym klimatem Alp nadmorskich i początek prawdziwych Alp. Takich Alp, gdzie roślinność będzie uboga, wiatry silne i zimne, a dodatkowa bluza lub podpinka pod kurtką motocyklową staną się dla nas standardem na najbliższe dni.
Ach, te Alpy. Dzięki temu, że wjechaliśmy już wyżej niż leżały Alpy nadmorskie, mamy coraz lepsze widoki na mijane pasma górskie. Tutaj nie będzie już tak dużo drzew skutecznie zasłaniających widok na góry. Możemy zatem rozkoszować się jazdą na motocyklach z pięknymi, prawdziwie górskimi widokami. Wiem, u nas w Polsce też się znajdzie co nieco górskiego dla oka. Oczywiście, jednak u nas wszystkie góry i dostępne dla motocykli przełęcze leżą poniżej linii kosodrzewiny, więc porastające pobocza dróg drzewa skutecznie uniemożliwiają sycenie się widokami na góry. Tutaj, w Alpach, problem ten ustępuje wraz z wysokością. Poza tym, wielkość Alp w stosunku do naszych wszystkich połączonych gór Beskidów wraz z Pieninami, Tatrami, Sudetami i Bieszczadami to przepaść obszarowa. Całe Alpy to powierzchnia około 220 tysięcy km kwadratowych, a nasze polskie góry łącznie to zaledwie lub aż 16 tysięcy km kwadratowych, czyli ledwo 7% Alp. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wybrać na motocyklach w te góry, by zobaczyć i podziwiać ich piękno, ogrom i majestatyczność. Niestety, wszystko co dobre ponad szybko się kończy. Tak stało się i tym razem. Nasza podróż na ten dzień dobiegła końca i zjechaliśmy na kemping nad przełęczą Col d'Izoard. Obsługa kempingu poinformowała nas, że wieczorem odbędzie się koncert, na który serdecznie zapraszają. Zaparkowaliśmy nasze maszyny przy asfaltowej drodze, biegnącej przez całą długość kempingu. Rozbiliśmy namioty, wykąpaliśmy się, zjedliśmy znów makaron z mięsem z puszki jakimś tam sosem. Chwyciliśmy następnie krzesełka i poczłapaliśmy na koncert. Nie wiem, nie znam francuskiego. A to są piwa. To są piwa. Blanche to są takie już piwa. Koncert miał odbywać się w namiocie, a to miejsce dla niepalących. Więc zorganizowaliśmy sobie stolik i zasiedliśmy na zewnątrz, ciepło ubrani. Aby nie zmarznąć, raczyliśmy się wszystkimi trzema rodzajami win z baru i uczestniczyliśmy w koncercie przez ścianę. Po degustacji wszystkich trzech rodzajów win zdecydowaliśmy się kontynuować koncert z naszym ulubionym różowym. Kolejne i jeszcze jedno i chyba jeszcze dwa lub nawet trzy zdegustowaliśmy. W każdym razie udało mi się, pomimo mojego całkowitego braku znajomości języka francuskiego i niezbyt udanej znajomości języka angielskiego u Francuzów, nawiązać mocną nić porozumienia z lokalesami i wbić się do francuskiej narodowej gry w boule. Tak więc rzucałem dużymi kulkami w inne duże kulki. Raczyłem się winem, a następnie nieco tylko chwiejnym krokiem, oczywiście ze zmęczenia. Sprawdzając to lewy, to prawy skraj drogi, poszedłem do swojego namiotu. Piotr tego wieczora, a raczej już nocy, dzielnie mi towarzyszył, a nawet postanowił wydłużyć nieco drogę powrotną na spanko, częściej jeszcze niż ja, sprawdzając, czy nie czyha na nas jakieś niebezpieczeństwo po obydwu stronach drogi do namiotów. Wbiliśmy się zmęczeni dziwnie długą drogą powrotną do swoich legowisk i zasnęliśmy snem sprawiedliwych moczymord.